4, raz, 2, 3, 4. Tak, tak, tak. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przedstawiającej nowego szkoleniowca Legii Warszawa. Z nami kolejny dyrektor scoutingu Legii Michał Żywoko, pan prezes Bogusław Weśnodorski, nasz nowy trener pan Heinberg, Dominik Ewewęgę oraz dyrektor sportowy Jacek Mazurek. I od razu chciałbym przekazać głos panu prezesowi Weśnodorskiemu. Ej, foto! Państwu chciałem wszystkim podziękować za przybycie i od razu chcę z okazji powiedzieć, że życzę wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pewnie to nasze ostatnie spotkanie już w tym roku. Z racji tego, że przyjeżdżałem, zrobiłem prasówkę i wszyscy Państwo piszecie i wspominacie o tym roku, więc nie ma sensu mi go chyba przedstawiać. Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że bardzo dziękujemy Jankowi Urbanowi za ten czas, który z nami spędził i mi się wydaje, że to dla wszystkich będzie taki okres, który będziemy dobrze wspominać. Idziemy do przodu. To u mnie z lewej strony ten Bert, który będzie teraz prowadził drużynę, czy będzie jeszcze, mam nadzieję, lata. I właściwie to wszystko przekazuję. Prosimy pana trenera do tej kasy. Hello. I will speak English for now, but my Polish is not fluent yet. I will learn Polish. I'm not ready to speak that yet. I really look forward to coming to this club. I've been very impressed by the talks I've had with the owner, the president, the sports director, and everybody in the top group of this club. I see that the team has a very good potential. The club has a good potential. I like their ideas for the future, how they want to run the club, and the thinking behind it. I have a lot of respect for the Polish culture and the traditions of the Polish football, but also Legia, and a lot of respect for the position they're in the league at the moment. And a big club like Legia should always looking to win the league and also looking to do well in Europe. And to do that, we have to make sure that what we're doing every day is at the very best quality, and that everybody is looking to be the best they can be. If we have that attitude, then I'm sure this club, with the people I've been speaking to, has the knowledge and the understanding to make sure this can be a really good club in Poland, but also in Europe. Dzień dobry, witam Państwa. Przepraszam jeszcze, że będę mówił po angielsku. Nie zdążyłem się jeszcze nauczyć języka polskiego. Jest mi bardzo miło, że mogę znaleźć się tutaj z Państwem i podjąć pracę jako trener Legii Warszawa. Jestem pod dużym i dobrym wrażeniem rozmów, które odbyłem w klubie z osobami odpowiedzialnymi za kierunek, w którym klub podąża. Mam ogromny szacunek do polskich tradycji piłkarskich, do polskiej piłki, do pracy, która została w klubie dotychczas wykonana przez poprzedni sztab szkoleniowy, która doprowadziła klub do miejsca, w którym znajduje się obecnie. Na pewno będzie mi bardzo miło rozwijać ten klub i podejmować kolejne wyzwania, tak żeby Legia Warszawa rosła w siłę i mogła stać się znaczącą, liczącą się marką na europejskiej arenie piłkarskiej. Oddajmy teraz głos panu Mieckowi. Wkraczamy w kolejny etap, na pewno wszyscy zauważyli. Natomiast chciałem zdecydowanie zaznaczyć, że to nie jest zmiana wizji, zmiana zasad, zmiana filozofii naszego klubu. Chcę potwierdzić zdecydowanie, że jest to kontynuacja, którą rozpoczęliśmy wcześniej i w tej kontynuacji oczywiście będziemy mieli trenera, który będzie wraz z nami w tej wizji współpracował. Natomiast również będziemy kontynuowali budowę zespołu na miarę europejską, w którym będą zawodnicy klasowi, którzy będą zawodnicy najlepsi z naszej Ligi Polskiej, jak również
będą, a w szczególności będziemy również właśnie przyglądali się rozwojowi zawodników z naszej Akademii Piłkarskiej. Po długich, można powiedzieć, rozmowach jesteśmy zdecydowani, aby ściśle określać potencjał i oczywiście rozwój, ścieżkę poszczególnych zawodników, jak również pracowników, którzy z nimi współpracują. Jest to dla nas bardzo ważne, tak żeby wszyscy, którzy są z nami, rozumieli tą istotę. Oczywiście każdy zna swoją wartość, każdy wierzy we własne umiejętności, natomiast musi oczywiście krytycznie podchodzić i potrafić dokonać w właściwy sposób samooceny. I ci, którzy będą oddani dla klubu, oczywiście będą mieli miejsce wśród właśnie legionistów. To jest jakby w tej chwili, na dzień dzisiejszy, nasza myśl przewodnia. Budowa zespołu będzie kontynuowana. Henning Berg jest trenerem, menadżerem, który był przez nas obserwowany, który ma duże osiągnięcia jako zawodnik w byłej karierze sportowca, natomiast już wiele wdrożył w swoją pracę trenerską, menadżerską. Jesteśmy pewni, zdecydowani tego, że razem, wspólnie będziemy mogli dokonać kolejnego kroku, aby iść w przód. I na koniec nasz dyrektor scoutingu. Witam wszystkich. Myślę, że wiele rzeczy zostało już powiedziane. Ja ze swojej strony chciałem tylko dodać, że mimo, że to nie jest żadna rewolucja, to jest rodzaj ewolucji. Chcielibyśmy, by ta zmiana pozytywnie wpłynęła jeszcze bardziej na rozwój naszego klubu, jak również na koordynację poszczególnych komórek, które działają, by klub był coraz bardziej coraz silniejszy. Myślę, że tutaj myślę o współpracy między pierwszym zespołem, między drugim zespołem, między całym przedsięwzięciem, jakim jest Akademia, ale również tym działem, za który ja odpowiadam, czyli scoutem. Henning Berg jest to człowiek, który w swojej bogatej karierze jako sportowiec nabył wiele doświadczenia, wiele kontaktów. Wydaje mi się, że my z tego możemy zrobić naprawdę bardzo pozytywny użytek. Możemy skorzystać i z jego wiedzy, i z jego kontaktów. Jest to osoba też, która dla komórki scoutingu może otworzyć kolejne rynki, na których będziemy poszukiwać zawodników, a wydaje mi się, że tak znana osoba w świecie piłkarskim sprawi, że te części Europy, które na nas patrzyły jeszcze przez takie półzamknięte oczy, otworzą je troszkę szerzej i przychylnie spojrzą na Polskę, na Legię i będzie to z korzyścią dla całego naszego klubu. Teraz jest czas na kilka pytań. Bardzo proszę o zgłaszanie się i do Państwa rozpowiedzi swoje pytania. Dzień dobry, Łukasz Majczyk, Polsat Sport. Ja mam pytanie do prezesa. Pan dyrektor Mazurek powiedział, że Henning Berg był obserwowany od dłuższego czasu. No, też udało się w tajemnicy rzecz utrzymać. Kiedy Państwo straciliście wiarę w pracę trenera Urbana? No i drugie pytanie. Skąd Henning Berg, to znaczy jak wpadli się na pomysł, że to akurat ten trener? Tak, szybko, znaczy nigdy nie straciliśmy wiary i od przynajmniej pół roku, ale już nawet powiedzmy od połowy zeszłego sezonu, tak samo jak rynek piłkarzy, tak samo jak trenerów obserwowaliśmy i szukaliśmy rozwiązań, które mogą nam zagwarantować i pomóc zrobić jakiś krok naprzód jako organizacja, jako klub i zbudować takie fundamenty. I ten proces zmiany spodnego ze sprawdzeniem czy nie z zaufaniem i z wynikami w ostatnich tam tygodniach czy miesiącach. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że zarówno jednych piłkarzy, jak i trenerów, takich, którzy są w naszym zasięgu i gwarantują te standardy, które oczekiwaliśmy, jest skończony. To nie jest tak, że to jest niewiadomo ile osób.
i właściwie wszyscy są mniej lub bardziej znani, więc myśmy o tych osobach dyskutowali, z wieloma się spotykaliśmy, rozmawialiśmy, patrzyliśmy, rozmawialiśmy z ludźmi, którzy mieli z nimi coś do czynienia, aż trafiliśmy na taką sytuację, że jak stworzyliśmy sobie taką, powiedzmy, dream listę oczekiwań, które mamy od takiej osoby, która by takim menadżerem w naszym klubie została, no to Henningberg był osobą, która większość zdecydowaną tych punktów spełniała i cała historia. Prosimy o kolejne pytanie. Jeżeli nie ma pytań, to teraz prosimy o... Jest? Dzień dobry, Maciek Stanaczek z Onetu. Pytanie do pana trenera, jakby to mi przetłumaczyć, żeby było nie do powiedzeń. Chciałem zapytać, czy pan trener zapoznał się z systemem rozgrywek panującym w Polsce i co myśli, zwłaszcza o tym fakcie podziału punktów przed rundą finałową. Question for you, coach. Well, do you know the system that we have in the league? What do you think about the point division that will happen in the first round? Well, I think as I know, it's new to the Polish league, and I think the positive things about the new system and the playoff and the split of the league is that you will get a bit more competitive games towards the end of the season. That the teams that eventually will win the league, they will play tougher games. They will probably have to raise the game and the standards, making the team better, being better prepared going into Europe. So when they are playing qualification or getting into Europa League or into Champions League, you are better prepared because you play against a better opposition in the last part of your league. Obviously, as a now in the league at the moment, as the best team in the Polish league, in terms of winning the league, it's a little bit disadvantage because you will take some points off. But I think overall, for Legia, I think it could be a good thing because then you will, like I said, get tougher games, more interesting games, higher competitive games to prepare the team also for the European competitions that's going to be played in the summer and the year after. Wiem o tym, że system rozgrywek, który panuje w lidze obecnie, jest czymś nowym w polskiej lidze. Zapatruję się na to raczej optymistycznie. Pod koniec sezonu dojdzie do 7 spotkań, które będą grane przeciwko najlepszym przeciwnikom, co spowoduje, że drużyna będzie lepiej przygotowana do rozgrywek w pucharach europejskich, które polskie zespoły zaczynają stosunkowo wcześnie. Także ta przerwa między rundą playoff, tą rundą finałową, a pierwszymi meczami w Europie nie będzie długa. Mam zatem nadzieję i wierzę w to, że drużyna dzięki temu będzie lepiej przygotowana do podjęcia wyzwania w krajach europejskich. Piotr Pytel, Telewizja Polska. Mam pytanie do trenera, czy trener już skompletował sobie sztab szkoleniowy, czy zamierza zostawić kogoś ze sztabu szkoleniowego? Tego, który był teraz. Chodzi mi konkretnie o nazwiska Jacka Magiery, trenera Krzysztofa Dowhania, czy legendy pana Luciana Lewczego. So the question for you, Henning, have you already completed your coaching staff? And specifically, the journalist is asking about the second coach, Jacek Magiera, the goalkeeper's coach, and the club legend, who is also part of the coaching staff. I have not made any decisions yet. I will speak to the staff and the people here and listen to what they are saying and how they are looking at things and seeing and then making a decision. I think it's natural for anyone coming into the club that to bring somebody with him to make sure that the thinking and the philosophy is implemented as best as possible. But at the same time, I think it's also important for the club to have a little bit of continuity, continuity in terms of how the club is run, and that those who know the players and know how things work also is in a position to be to help and improve the team. So it's about to find that balance, and at the moment we'll talk to the staff, and then we'll make a decision after that. Trener jeszcze nie podjął żadnych decyzji personalnych, spotkania z członkami mojego sztabu są jeszcze przed nim. Na pewno będzie chciał poznać ich podejście do pracy, ich filozofię, kulturę pracy.
sądzi, że jest to dość normalne i naturalne, że nowy trener, który przychodzi do zespołu, chciałby mieć ze sobą ludzi, z którymi wcześniej współpracował, bądź ich zna i ma do nich już zbudowane zaufanie, tak żeby wszelkie zmiany, które zostaną zaimplementowane, miały swoją odpowiednią moc i klarowność dla wszystkich. Natomiast również rozumiem to, że z punktu widzenia klubu bardzo istotne jest to, żeby nastąpiła pewna kontynuacja, czyli żeby ludzie, którzy mają już bardzo wielką wiedzę, jeżeli chodzi o konkretnych zawodników i pewną kulturę klubu, żeby również mieli możliwość kontynuowania swojej pracy i pomocy trenerowi w osiąganiu celów. Szymon Borczyk, Stolicy Polskiej również. Jeżeli można, do Pana Prezesa. Panie Prezesie, mówił Pan o wielu zaletach nowego trenera. Znamy też wiele mocnych punktów Henningaberga. Ale chciałem się spytać, jak Pan się odnosi do dotychczasowej szkoleniowej pracy nowego trenera, bo jak wiemy, te dotychczasowe osiągnięcia były na takie co najwyżej średnie. Znaczy, nie odnoszę się w ogóle, nie było mnie tam ciężko mi powiedzieć. Te osoby, z którymi rozmawialiśmy, mają jakieś tam swoje zdanie, ale nie odnoszę się. Nie mam na tyle dużej wiedzy, żeby coś powiedzieć mądrego. Zanim oddamy pana trenera do państwa dyspozycji, chciałbym prosić pana prezesa o wręczenie pamiątkowej koszulki oraz o pamiątkowe wspólne zdjęcie. Proszę mi mówić. Wymiatał.